będziesz mogła chodzić. Poczułam bardzo ciepło w lewej nocy, która zawsze była słaba. Venga delante del Santissimo. Przyjdź. Przyjdź naprzeciwko Najświętszego Sakramentu. Vamos a dar gracias a Jesús sacramentado. Oddajmy chwałę Panu Bogu w Najświętszym Sakramencie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Jezus żyje. Jak masz na imię? Skąd przychodzisz i na co chorowałaś? Mieszkam w Łodzi, Jana 2. No, nazywam się Marta Jędrzejczak. Te palce miałam usztywnione, kciuki obydwaj. Nie mogłam nic w nie, co wzięłam, to mi upadało. Ja w tej chwili je zginam, ja nie mogłam ich, nieczynne były. Puedes cerrar los puños? Czy możesz zamknąć pięści? Tak. Tak. Gracias, Señor. Chwała Ci, Panie. Jak masz na imię? Henryka Konichtera. Przyjechałam z Wołomina. I na co chorowałaś i od jak dawna? Na osteoporozę. Już z 5 lat w ogóle bolał mnie kręgosłup. Kolana mnie bolały i nie mogłam przyklęknąć. W tej chwili czuję się bardzo dobrze. Przyklękam. Rękoma mogę poruszać. Nie mogłam rąk do góry podnieść. Teraz podnoszę ręce do góry i mnie nie bolą. Czuję się bardzo dobrze. Dzięki Ci, Panie Jezu, że mnie uzdrowiłeś. Venga a saludar a Jesús sacramentado. Przyjdź i pozdrów Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Doble sesji. Una señora que quiere darnos buenas noticias. Jest wśród nas pewna pani, która chce dać dobrą nowinę dla nas. Jak masz na imię? Antonina. Skąd przybywasz? Z Lublina. Na co chorowałaś i od jak dawna? Od 30 lat miałam problemy z kręgosłupem, w ogóle nie chodziłam. I ostatnio miałam bardzo duże, już Pan Bóg mi pomógł wcześniej, ale teraz miałam bardzo duże trudności w ogóle z chodzeniem i nawet nie mogłam stać parę minut. A w tej chwili swobodnie poruszam się i stoję całe nabożeństwo i w czasie modlitwy mogę stać. Chwała Panu. A w tej chwili jeszcze cierpię na nowotwór jelita grubego. W czasie modlitwy Ojca poczułam bardzo duże gorąco wewnątrz. I jestem pewna, że Pan Bóg mnie uzdrowił. Chwała Panu. Miałem wyrwaną nogę ze stopy od grania w piłkę. Utykałem. Moja noga była nieczynna. Nawet teraz, gdy przychodziłem tu do Najświętszego Sakramentu, kulałem, ciągnąłem nogę. Nie mogłem poruszać ją w stawie skokowym. Teraz moja noga jest czynna, bez problemu. Bardzo proszę, gdybym miał piłkę, mógłbym pokazać, że naprawdę moja noga jest czynna, bo grałem zawodowo w piłkę i najprędzej by się sprawdziło to, że mogę grać w piłkę nadal i na pewno jutro już będę grał w piłkę. Dzięki Ci, Boże. Gracias, Señor. Chwała Ci, Panie Jezu. Para venir a dar testimonio. Chwała Panu. Oto testimonio. Nowe świadectwo. Jak masz na imię i skąd przybywasz? Jestem Stanisława. Przybyłam z Kluczborka. Na co chorowałaś i od jak dawna? Bardzo biodra mam chore. Miałam mieć operację w Opolu, ale nie zrobili mi operacji, bo serce chore. I teraz wrażenia nie mogę mówić. I tak siedziałam na stołeczku i sobie myślę, wstanę. Wstałam i zaczęłam chodzić i teraz sama przyszłam tu. No. Ja rano siente nada. I teraz nie czujesz nic? No troszkę jeszcze, boli troszkę jeszcze, ale już sama idę. A tak nie mogłam iść. No, dziękuję bardzo, chwała Panu. Jak się modliłam. Venga a saludar a Jesús sacramentado. Przyjdź i oddaj chwałę Panu Bogu w sakramencie. Ja decirle gracias. I powiedz mu dziękuję. Dziękuję, Panie
Boże, za moje uzdrowienie. Tyle lat cierpiałam, nie mogłam chodzić, a teraz dzięki Panu chodzę bez kuli. Nie wiem jak długo, ale wierzę w to, że będę chodzić. Amen. Szczęśliwa jestem. Nie mam męża, jestem wdowa. Teraz szczęśliwa jestem. Dziękuję, bardzo dziękuję. Ślicznie dziękuję. Amen. Amen. Aquí viene una niña que parece que no caminaba. Tu przychodzi pewna dziewczynka, która wydaje się, że nigdy nie chodziła. Que camina por primera vez en su vida. I chodzi po raz pierwszy w swoim życiu. Rodziłam córkę w 7 miesiącu ciąży, miała 90 deka. Ma porażenie mózgowe. Bardzo słabo, prawie w ogóle. Jeździłam w nią na rehabilitację i nie pomogło. Dzisiaj ona... Ella desea bailar. Ona chce tańczyć. Jesús está vivo. Czy wierzycie naprawdę, że Jezus żyje? Y creen que él está aquí en medio de nosotros. I czy wierzycie, że jest pośrodku nas? Vamos a darle un gran aplauso a Jesús. Dajmy wielki aplauz Panu Bogu. Co się stało? No wstałam z wózka, no tak mnie zachęcali wszyscy, żebym no jednak zeszła z tego wózka i przyszła tutaj. No i doszłam do tej pory. Skąd jesteś? Z Łodzi. Czy nigdy nie chodziłaś? No chodziłam z pomocą o kulach, teraz ostatnio na wózku. Od jak dawna byłaś na wózku? No teraz już tak, no od 2 miesięcy. I teraz tu przyszłaś sama? Tak, teraz no zachęcam i doszłam. Jaką chorobę miałaś? No ja jeszcze jestem po operacji nowotworowej. No i w ogóle, no dużo różnych chorób, także i po rzucie reumatycznym jestem, ale no czuję się wspaniale w tej chwili. Chwała Panie. Vamos a seguir orando, que ya no está lloviendo. Weźmy i kontynuujmy naszą modlitwę, ponieważ już teraz nie pada. Jak nos han venido de tan lejos. I skoro przybyliście z tak daleka, que se merecen un poco más de oración. Należy się wam troszkę więcej modlitwy. I Jesús sigue sanando. Jezus ciągle uzdrawia. Porque él está vivo y está presente en su iglesia. Ponieważ jest żywy i jest obecny w swoim kościele. Jest wśród nas pewna siostra, która chce oddać swoje świadectwo. ¿Cómo se llama? Jak masz na imię? Z Zgierza, Zofia. Od 4 lat miałam udar mózgu i nie słyszałam na jedno ucho lewe. Dzisiaj miałam tutaj przyjechać, bałam się, bo byłam w niedzielę w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Zgierzu. Straciłam przytomność, miałam ciśnienie 230/130. Pogotowie przyjechało, chciało zabrać. Ale ja uwierzyłam, że jak tu przyjadę,
to mnie Pan Jezus uzdrowi. I uzdrowił mnie, a aparat został w domu w szufladzie, a ja usłyszałam kobietę, która koło mnie siedziała. I słyszę, dziękuję Panu Jezusowi, Matce Boskiej. Jesteś z aparatu? Aparat jest w domu, w szufladce, zostawiłam. I wierzyłam. A Najświętszemu Sakramentowi, Matce Boskiej. Jasne, Senior. Dziękuję. Chwała Ci, Panie Jezu. Ella quiere vender sus muletas. Ona chce sprzedać swoje kule. Si alguien necesita comprar muletas. Czy ktoś potrzebuje kupić kule? ¿Qué le pasó? Co się stało? Ja jestem od Jugosławii. Jestem Albanka. Przyszedłem tutaj od 4 lata. Razem z moim mężem. Z Łukasz Panca. Bardzo na ciężkim stanie. Nie mogliśmy ruszać normalnie. Nas, Pan Bóg nam prowadził tutaj, do tego świętego miejsca. Panie Jezu, uwielbiam Cię. Panie, ja jestem z Tobą. Teraz i na zawsze. Bo tylko Ty możesz doczynić cuda. Tylko Ty jesteś moim Paniem i moim Bogiem. Panie. Venga a dar gracias a Jesús sacramentado. Chodź, oddajmy chwałę Panu Bogu w Najświętszym Sakramencie. Panie, dziękuję Ci jeszcze raz i mogę tak luźno klękać przed Ciebie, Panie, przed Twoim ołtarzem. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Bądź uwielbiony teraz i na zawsze i na wieki wieku. Amen. Amen. Jezusowi cześć, chwała Mu! Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, chwała Mu! Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, chwała Mu! Alleluja! 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 Jezusowi cześć, chwała Mu! Alleluja! Alleluja, alleluja, Jezusowi cześć, chwała Mu. Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, chwała Mu. Alleluja, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, chwała Mu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezusowi cześć, chwała Mu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezusowi cześć, chwała Mu. Alleluja. Zanim jeszcze przemówi do nas ksiądz biskup Bronisław, chciałbym tu na tym miejscu wyrazić szczególne podziękowanie wszystkim, którzy utrudzili się. Szczególne dziękczynienie kierujemy także do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, który tak troskliwie tutaj nas przyjął. Zespołowi wokalno-ewangelizacyjnemu Mocni w Duchu. I każdemu, jeśli kogokolwiek pominąłem, to niech przyjmie dar świadectwa w swoje serce i niech głosi, że Jezus żyje. Niech przeniesie ten dar w następne pokolenie. Poprosimy teraz księdza Bronisława, aby jeszcze przemówił do nas. Kochani, dołączam się całym sercem do tych wszystkich podziękowań, jakie wypowiedział ojciec Józef Kozłowski,
Ale jeszcze jest jedno podziękowanie, mianowicie jemu trzeba podziękować, bo się natrudził niemało. Z czym wrócimy do naszych domów? Uzdrowieni wrócą z wielką radością. Ale tu jest bardzo dużo na pewno takich osób, które przyjechały z jakąś chorobą i z tą samą chorobą wracają do domu. Ale ufam, że z radością w sercu i z tą głęboką wiarą, że są razem z Jezusem, który przybity do krzyża za nas umarł i cierpi. Obyśmy potrafili odkryć zbawczy sens cierpienia. To jest tak bardzo ważne. I jeszcze jedna bardzo gorąca zachęta. Kochani, wielka, wielka, gorąca zachęta. Trzeba, żebyście brali udział w spotkaniach modlitewnych, w grupach modlitewnych. Abyście się tam gorąco modlili. Słyszę, że są tu wśród nas osoby smutne, bo nie doznały tej łaski, której się spodziewały. Niech trwają na modlitwie. Niech Boga uwielbiają w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Tak, dziękujmy gorąco ojcu Emilianowi i panu Pepe Flores Prado. A to co? A to dla mnie? Dajcie spokój. Słuchajcie, wiecie, ja też kwiaty dostałem. No bardzo dziękuję. Tak. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i wywyższam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i wywyższam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i wywyższam, i wywyższam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Ciebie, Panie, i wywyższam, i wywyższam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, bo wielkiś Ty.